Tak, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Krystian Nowak. Lotuję w oddziale 053 Myszków. Oddział Myszków liczy około 100 czynnych hodowców. W oddziale Myszków rywalizuję z takimi hodowcami jak na przykład Zbyszek Oleksiak czy Adam Piwowarczyk, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Rywalizacja z nimi jest dość taka ciekawa, w fajnej sportowej atmosferze i dość przyjaznej. Również w oddziale Myszków lotuje wiele innych hodowców wyróżniających się na tle okręgu. Nie chciałbym kogoś pominąć, ale takimi wyróżniającymi się hodowcami jest Jarosław Muc, Robert Gurbała, Andrzej Maroń. Oddział Myszków ma również wielu młodych hodowców, co jest tak niespotykane, którzy dość się fajnie przebijają, jak na przykład mój kolega Jakub Ginter. Oddział Myszków należy do okręgu Śląsk Wschód, który liczy około 1000 hodowców. Moja przygoda z gołębiami zaczęła się w 2002 roku, znaczy zaczęła się wcześniej, ale wtedy wstąpiłem do PZHGP. I takim pierwszym większym sukcesem, już takim dość dużym, to w 2012 roku było 2012 Mistrzostwo Okręgu w kategorii C. Wtedy też osiągnąłem tytuł 14 przewodnika w Polsce w tej kategorii. Również w tym roku byłem w pierwszej setce w Mistrzostwie Olimpijskim oraz w GMP. We wcześniejszych latach, w 2009 też się już udało zdobyć tytuł mistrza oddziału w lotach gołębi młodych oraz mistrza kabinowego. 2013 rok również był dość dobry. Osiągnąłem tytuł wicemistrza okręgu w kategorii maraton, co dało 16 przodownika w Polsce. Również w GMP byłem w pierwszej setce w Polsce z takiego lotu dość prestiżowego, radziąkowskiego, tutaj organizowanego przez oddział radziąków. Miałem pierwszego i drugiego gołębia. Wygrałem też w lotach gołębi młodych. Następnie w latach 2014-2016 miałem przerwę w lotowaniu z powodu tego, że nie było mnie tutaj na miejscu. Po tym powrocie, można tak powiedzieć, powstał ten gołębnik, który się tutaj znajduje za mną i w roku 2017 wróciłem do lotowania gołębiami dorosłymi. Gołębie te raczej wtedy były roczne i dwuletnie, ale już 2017 rok był dosyć dobry. Udało się na przykład w okręgu Śląsku z lotu maraton mieć drugą serię na 445 hodowców, tytuł wicemistrza w gołębiach rocznych, gdzie nawałem na jedną 500, wicemistrza w kategorii B i różnie tam dość czołowych konkursów, jak 5 razy pierwszy konkurs, parę razy drugi, trzeci. Potem przyszedł rok 2018, to chyba najlepszy mój rok w mojej karierze i ciężko go będzie kiedykolwiek powtórzyć. Udało się wygrać wszystkie 5 klasyfikacji w lotach gołębi dorosłych, czyli tam 10-5, 5-3, szybkościowe z całości, z 50 i roczne. Również we wszystkich 14 klasyfikacjach, które były w oddziale, czyli tam kategorie GMP dorosłe, młode, we wszystkich klasyfikacjach byłem na podium i to dało mi tytuł supermistrza oddziału. Minimalnie przed kolegą Adamem Piwowarczykiem, doszliśmy to można powiedzieć łeb w łeb, ale udało się ten tytuł supermistrza oddziału zdobyć. I również w okręgu były dość fajne wyniki, bo udało się wylatać tytuł mistrza w maratonie, piąte miejsce czy szóste w kategorii B, ósme w kategorii GMP, dziewiąte w intermistrzostwie i dziewiątego przodownika w kategorii A. Rok 2019 również był udany, chociaż nie tak spektakularny, ale również były to dobre wyniki. Tam w oddziale jestem na drugim miejscu w szybkościowym. Tam reszty tak czwarte miejsce w roczne. Do Brukseli prowadziłem, ale na Brukselę trochę nam nie wyszła. Ale no, nie ma co się podłamywać tym. Może teraz przejdziemy do gołębników, pokażę jak to wygląda. Trochę opowiem o gołębiach, o metodach lotowania i tam opowiem więcej. Tutaj znajdujemy się w gołębniku lotowym gołębi dorosłych. W tym gołębniku mam 3 przedziały dla samców, 10 cel, 25 i 20 oraz 2 przedziały dla wdów. Gołębie lotowane są metodą totalnego wdowieństwa. Wszyscy partnerzy lecą, znaczy można powiedzieć, że totalnego, ale dużo samic miałem w tym roku, w poprzednim i w następnym będzie luźnych, bo około 20. Czyli lecą z samego siodełka, ale radzą sobie też dobrze. Gołębie parowane są, można powiedzieć tak, na parę razy. Część jest parowana około 20 stycznia. One wychowują młode. Później wychowują te młode, nie są rozdzielane, znoszą drugie jajka i w połowie kwietnia są rozdzielane. Tak samo razem są rozdzielane z drugimi gołębiami, które są łączone pod koniec lutego. Pierwsze jakieś obloty, taki rozruch, zaczynam koło początku marca. Gołębie są delikatnie wprowadzone, tak staram się, żeby na początku kwietnia już były gotowe do jakichś tam pierwszych treningów, pierwszych wywózek. Początkiem kwietnia zaczynają trenować, jakieś 3-4 treningi mają z gniazdówki, później po wdowieństwie też również staram się prowadzić 3-4 treningi i przechodzą wtedy na metodę totalnego wdowieństwa. Gołębie, co tak można powiedzieć o tej metodzie, jak ja to robię, to przed lotem nigdy nie są pokazywane, raczej staram się, żeby to poszły na spokojnie.
po przylocie są z sobą dość długo, całą niedzielę, znaczy dzień przylotu, jak to jest niedziela. Myślę, że to jest dość dobre, znaczy szczególnie dla samic, że uważałem, że one się nie parują. W tygodniu czasem mają nie zawsze przeprowadzony jeden trening, chociaż nie jest to regułą i to na początkowych lotach, później już tego treningu nie przeprowadzam i dzięki temu raczej nie ma problemu z parowaniem się samic. Może zaraz przejdziemy dalej, pokażę jak to wygląda. Tutaj jest kolejny przedział, w którym się znajdują samce, 25 cel. Tutaj jest przedział na samice, są dwa takie same, można powiedzieć, bliźniacze przedziały, w którym znajdują się samice. Wypuszczane są, można powiedzieć, na obieg, że pierwsze są samice, samce są przeganiane do tych przedziałów, samice wchodzą do cel, następnie są przeganiane i samce są wypuszczane na oblot. Gołębie, jak widać, to też jest cały rok, prowadzone są, jak można to nazwać, na pełny karmnik, czyli karma cały czas leży. Tylko, jak to mówię, zawsze ta metoda, to trzeba ją wprowadzać już od najmłodszych lat, czyli od młodych. Jak te gołębie się do tego nauczą, przyzwyczają, no to potem nie ma z tym problemów. Dla mnie to jest metoda dużo wygodniejsza, też w miarę skuteczna. I te gołębie sobie, jak się do niej przyzwyczają, one są całe życie tak prowadzone, to raczej nie ma z tym problemów i się do tego nauczą. Później jedynie w czasie lotów można to różnicować, jaką karmę podajemy. Wiadomo, są energetyczne, jakieś tam lekkostrawne, białkowe. I tym to później raczej tak z tym steruje, ale zawsze ten pełny karmik tutaj jest. Chciałem zademonstrować Wam tą drużynę, która dała mi mistrza okręgu w maratonie. Pierwsza z tych samic to jest 109,57. Samica ta jako roczna miała 9 na 10 konkursów. W tamtym roku miała 12 na 13. Także w kategorii maratonu, nie pamiętam dokładnie, miała około 40 koeficjent. W tym roku miała 13 na 13. I do Brukseli była najlepszym lotnikiem oddziału. Na lot Bruksela nie poszła i tam później wypadła, ale do lotu Bruksela prowadziła w lotnikach. Tutaj druga samic z drużyny tego mistrza okręgu w maratonie. Samica ta również jako roczna miała 9 konkursów. W tamtym roku miała 13 na 13. W tym roku również leciała dobrze, tylko na pierwszym maratonie zatrzymała się 5 km od domu, ale skończyła z 10 konkursami. Też bardzo dobra samica. Jest to wnuczka samicy, która w 2012 roku jako roczna miała 5 koeficjent w kategorii maraton. Czyli to była jej babka u mnie, była najlepszą roczną okręgu. Nawet jest podobna do niej, widać, że jej te geny przekazała. Ze strony ojca samica się wywodzi od mojego kolegi Leszka Nowaka z rodziny Mentel, bardzo dobrych hodowców z oddziału Radzionków. Trzecia samic z tej drużyny to najlepsza z tych samic, ona miała koeficjent w maratonie 4. Bardzo dobra samica, ona się wywodzi od moich dobrych kolegów rodziny Pająk z oddziału Suchedniów. Ona w tamtym roku z pierwszego maratonu była 6 na oddział, później z drugiego maratonu była 1 na oddział. Zrobiła tam przewagę 15 minut nad drugą samicą, moją, taką 4-4-3-4, czyli dość dużą przewagę, a na trzecim gębią Adama Piwarczyka miała 20 minut przewagi. Za 2 tygodnie z ostatniej 500-ki była znów 1 na oddział i znów przed tą moją samicą 4-4-3-4. Także super osiągnięcia. W tym roku również była z drugiej 500-ki 6 na oddział, ale niestety taki mieliśmy pierwszy maraton bardzo trudny, z którego przyszła po 2 dniach, bardzo zmęczona i już dalej nic nie wylatała dobrego. Chociaż miała tam szansę wylatać jakiś dobry wynik nawet pod kategorię C, bo 4 konkursów miała 8 koeficjent. Też jako dwuletnie miała 12 konkursów, w tamtym roku 12 konkursów i w tym roku 9 konkursów. Także bardzo dobra samica i też fajnie przekazuje, bo już jej córka roczna też ma 7 konkursów. Tu chciałem pokazać, ze względu, że dobrze ten gołąb leci, za ciekawą barwę, bo jak widać jest taki rudy, to jest mój najlepszy samiec tego roku, 387. Jest to trzeci samiec na koeficjenty oddziału myszków, ma 11 konkursów, dość fajne kategorie. Lata ma 11 konkursów, nie pamiętam dokładnie jak te kategorie, ale jakby był w 50, bo niestety był za, to by wszystkie były dużo lepiej. Wodzi się z takiej mojej starej linii, takich burych gołębi, także barwa dosyć ciekawa, ale również bardzo dobrze leci. Tutaj obok mnie jest gołębnik. Pierwsze 3 wloty to są wloty gołębi dorosłych, ostatnie 2 to są wloty gołębi młodych. Każdy przedział ma przed sobą takie uchylne okno, którym można regulować wentylację.
Gdy mocniej zawiewa, to są przymykane, gdy jest tam dobra pogoda, to one są uchylne. Każdy przedział również ma szufladę wyciąganą, którą może zademonstruję. Jest dość łatwy do sprzątania, bo wystarczy wyciągnąć szufladę, potem się ją wyciąga na świeżym powietrzu, sprząta, także to jest też ułatwienie dla mnie. Mogę sobie, mam taką dmuchawę zwykłą do liści, którą jak wyciągnę wszystkie szuflady, są tutaj na zewnątrz, przejadę, czyli tego kurzu nic nie ma. Pewnie gołębiom też to służy, ale też dla hodowcy jest dobre, bo to sprzątanie nie odbywa się w środku, tylko wszystko to jest zrobione na zewnątrz. Gołębie są wypuszczane na oblot, to właśnie samice są wypuszczane przez te dwa wloty, latają, samice są przeganiane, potem samice wchodzą do siebie i następnie samce są wypuszczane z tych dwóch przedziałów i to jest taka metoda obiegowa. Staram się, żeby, jak pozwala czas, żeby te gołębie trenowały dwa razy dziennie, i samce, i samice. Dobrze to wpływa, wiadomo, to są jakby, można powiedzieć, sportowcy. Czym więcej trenują, tym lepsza forma, jakaś tam wydolność organizmu. Tak to staram się u siebie robić. Tutaj obok mnie znajduje się tył gołębnika. Również są szuflady, bo one są z dwóch stron, z przodu i z tyłu. I również widzimy wentylację, która jest dość prosto zrobiona, ale myślę, że to dość dobrze działa. Przede wszystkim spełnia swoje funkcje. Jest tutaj właśnie w szczycie, że tam wchodzi delikatnie dołem, przechodzi przez gołębnik i wychodzi górą. Jest to dość prosto zrobione, a dość skutecznie. Tutaj myślę, że to jest proste rozwiązanie, ale bardzo dobre, które daje dobry klimat w gołębniku. To tak, u mnie to wygląda tak z środkami. Może najpierw przedstawię tak poza sezonem, a później powiem więcej jak w sezonie. Czyli najważniejszym środkiem w mojej hodowli jest bezsprzecznie Avidres Plus, który dostają gołębie cały rok, rozpodowe, lotowe, młode. Jedynie jest takim, można powiedzieć, wyjątkiem, że w sezonie lotowym nie używam Avidresu za dużo, ponieważ uważam, że te gołębie bardzo ważne jest nawodnienie, bo to jakby, powiedzmy, jak wcześniej mówiłem, to są sportowcy, czyli nawodnienie odgrywa główną rolę w jakichś różnych procesach fizjologicznych, dlatego gołębie go niechętnie tak pobierają, bo jak dostają, powiedzmy, jakieś środki takie słodkie, jak betaamin, sedohol, to pobieranie tego Avidresu nie jest tak, jakbym chciał, ale poza sezonem dostają ten środek cały czas. Dzięki temu, między innymi, uważam, że nie trzeba stosować antybiotyków. Ja nie stosuję, nie ma tej potrzeby. Gołębie są naturalnie zdrowe. Tak to u siebie zauważyłem. Innym środkiem, takim, który uważam za najważniejszy w sezonie lotowym, jest Blitzform. Gołębie zawsze go dostają w środę i w czwartek. Niezależnie od dystansu czy tam pogody, zawsze go dostają w środę i czwartek, ponieważ ja nie wyznaję takiej zasady, że gołębie, jak jest z wiatrem czy pod wiatr, to że przechodzą. Według mnie ten gołąbek zawsze chce wrócić do domu, niezależnie od pogody. Czy to jest 100 km, 700, czy on jest słaby, czy zmęczony, on zawsze chce wrócić do domu. I on raczej tak nie myśli, że jak wychodzi z kabiny, to wtedy, że ktoś go tam naładował środkami, to wtedy nie leci prosto do domu. Albo jak ktoś mu nie dał, na przykład karmy, przykładowo w dzień wkładania, to on wtedy szuka tylko domu. On zawsze chce trafić do domu, niezależnie jak go przygotujemy. Nie, to od karmy możemy stosować, jak stosujemy jakieś, no wiadomo, ciężkie karmy, to mu jest ciężej, wolniej się leci, jakieś, no wszystko zależy od jaką tą karmę dajemy, ale moim zdaniem ilość nie wpływa na to, czy on przejdzie, czy on nie przejdzie. Typowy sezon lotowy, powiedzmy, zacznijmy od niedzieli, to zawsze po przylocie gołębie dostają betaamin, rotosal, mum i carnispeed. Taką mieszankę jako regenerację, jak są loty dalekie, trudne, to jeszcze w poniedziałek dostają taką samą mieszankę. A jeśli nie, to właśnie jedynie w poniedziałek wtedy dostają właśnie Avidres, na karmę dostają Murgold, wtedy z Entrobakiem i z immunoboosterem, aby właśnie zabezpieczyć gołębie. I wtedy nie trzeba, moim zdaniem, nie trzeba stosować antybiotyków, że te środki wystarczają, aby te gołębie były naturalnie odporne. Również w poniedziałek staram się stosować Atemfrey z Avimecinem. Co do tych środków, to również co 3-4 tygodnie idzie Rozitol do nosa indywidualnie. I przed sezonem te środki dostają około 2 tygodnie, jaką taką, można powiedzieć, kurację. Około 2 tygodnie, początek kwietnia do połowy kwietnia, cały czas właśnie Avimecin za tym frajem i zakończona ta, powiedzmy to, kuracja jest Rozitolem. Również bardzo dużo w okresie takiego rozlatania, czyli tam marzec, kwiecień, stosuję produktu MagnePro, aby zapobiec tym skurczom mięśni, żeby te gołębie dobrze trenowały, chętnie. Jest stosowany bardzo często, w sezonie lotowym go stosuję w czwartek, w piątek razem z Ero200 na karmę. Tłuszcze, takie jak oregano, szafet i energy oil, ja stosuję akurat osobiście u siebie w hodowli nie pod koniec tygodnia, tylko na początku tygodnia. Raczej oregano dostają we wtorek, czasem w poniedziałek, energy oil podobnie.
zwilżam to ziołami leczniczymi zależnie. W dzień wkładania również na karmę dostają zawsze Sedohol razem z KKK Protein. I praktycznie tak ten tydzień wygląda. Jeszcze w piątek, to jest tak, w piątek rano jest ta, powiedzmy, taka mieszanka, taka wybuchowa, można by powiedzieć, czyli Rotosal, Mum, Betamin, Carnis Speed. Dostają to w piątek rano. Już w piątek po południu jest czysta woda i sobota też jest cały dzień czysta woda, gdyż ten koniec tygodnia, te ostatnie, powiedzmy, pojenia, to najważniejsze, żeby one się nawodniły, dobrze napiły. Te środki też można powiedzieć, to są cukry, jakieś aminokwasy, czyli są słodkie, czyli też, że tym gejmom się pić nie chciało, czyli tam w piątek rano, jak je naładujemy, to żeby później się jak najwięcej napiły tej czystej wody, nawodniły ten organizm i jak najlepiej później wypadły. Dobra. Na sam koniec materiału, podziękować wszystkim za obejrzenie. Myślę, że ktoś może sobie, czy tam każdy, coś dla siebie wyciągnąć, pozytywnego, czy też negatywnego. I dziękuję wszystkim, dobry lot.